Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i za zorganizowanie tego spotkania poświęconego świętemu Tomaszowi z Akwinu, patronowi tej szkoły i roli, jaką odgrywa jego filozofia, jego teologia w doktrynie katolickiej. Jak być może część z Państwa wie, dokładnie za miesiąc, licząc od dziś, czyli 18 lipca, przypada okrągła 700-letnia rocznica kanonizacji świętego Tomasza i wiemy z historii, że dawniej Kościół, czy dokładnie Urząd Nauczycielski Kościoła, tego typu rocznice i jubileusze wykorzystywał do tego, aby przypomnieć wiernym, ale także teologom, osobom zajmującym się czy to zawodowo, czy z powołania teologią i filozofią katolicką, aby przypomnieć im, na czym polega szczególny autorytet, szczególna rola i pozycja świętego Tomasza z Akwinu wśród wszystkich ojców i doktorów Kościoła. I najlepszym przykładem takiego właśnie urzędowego przypomnienia tego ważnego zagadnienia była wydana dokładnie 100 lat temu, bo w 1923 roku encyklika papieża Piusa XI Studiorum Ducem, w której to encyklice papież w pewien sposób potwierdził czy zatwierdził ten tytuł świętego Tomasza, który już tak zwyczajowo przypisywano mu znacznie wcześniej, mianowicie doktor communis, czyli doktor powszechny. No i jak należy rozumieć to sformułowanie, że święty Tomasz z Akwinu jest doktorem powszechnym Kościoła. Bo wiemy, że Kościół katolicki ma całą rzeszę doktorów. Na przykład święty Augustyn jest znany jako doktor łaski. Święty Hieronim ze Strydonu jest znany jako doktor Pisma Świętego ze względu na ogromne zasługi dla tłumaczenia i egzegezy tekstu biblijnego. Z kolei na przykład Święta Teresa z Awili może być doktorem mistyki. I tak przykłady tego typu można byłoby oczywiście mnożyć. Natomiast wśród wszystkich tych cieszących się powagą i autorytetem w Kościele katolickim pisarzy jest właśnie święty Tomasz z Akwinu jako doktor powszechny. To znaczy jest mistrzem i nauczycielem uprawiania filozofii i teologii katolickiej nie w jakimś określonym tylko zakresie, ale dla całej filozofii i teologii katolickiej w ogóle. I jak należy rozumieć to stwierdzenie? Na to pytanie najlepszą odpowiedzią jest właśnie ta książka ojca Santiago Ramireza, słynnego przedstawiciela teologicznej dominikańskiej szkoły w Salamance. Mianowicie w sposób typowo właśnie tomistyczny dzieli on to zagadnienie autorytetu świętego Tomasza według aspektu materialnego i formalnego. I gdybyśmy tak zaczęli analizować to zagadnienie od strony aspektu materialnego, który jest tutaj co prawda mniej istotny, ale warto o nim wspomnieć, no to trzeba zauważyć, że właśnie z punktu widzenia materii czym innym jest autorytet świętego Tomasza w filozofii, a czymś innym w teologii. Bo to właśnie jest materią tych orzeczeń papieskich, tych orzeczeń soborowych, czy też poszczególnych grup biskupów. Osobną materię stanowi filozofia, a osobną materię stanowi teologia. I wiemy, że oczywiście święty Tomasz był przede wszystkim teologiem. Niemniej jednak filozofia świętego Tomasza nie jest tylko takim wprowadzeniem do teologii, ale można powiedzieć, że posiada własną wewnętrzną wartość i to wartość ogromną w porównaniu z innymi filozofami, o czym mam nadzieję będę miał jeszcze okazję wspomnieć pokrótce w dalszej części mojego wystąpienia. Więc gdybyśmy to rozpatrywali na przykładach, to możemy powiedzieć, że na przykład w materii teologii, jeżeli Sobór Trydencki w dekrecie o Eucharystii stwierdza, i stwierdzenie to ma rangę dogmatu, że w sakramencie Eucharystii substancja chleba i substancja wina zmienia się realnie,
w substancję ciała i krwi Chrystusa, ale z zachowaniem przypadłości właściwych dla chleba i wina, to poniekąd, czy powiedzielibyśmy przez przypadłość, jest to dogmatyzowaniem nauki świętego Tomasza, sięgającej już Arystotelesa, o substancji i przypadłości. Bo to jest taka elementarna doktryna sięgająca kategorii Arystotelesa, którą święty Tomasz rozwinął i zastosował do sakramentu Eucharystii. Ale Kościół następnie, ostatecznie na Soborze Trydenckim, przyjął tę doktrynę, ten właśnie sposób wyjaśniania tego, co się dokonuje w sakramencie Eucharystii, za swoje własne nauczanie. I to jest przykład tego, o czym potem wiele wieków później mówił papież Benedykt XV, że Kościół przyjął filozofię świętego Tomasza z Akwinu za własną. Z drugiej strony, biorąc przykład z filozofii, a nie z teologii, mamy na przykład 24 tezy tomistyczne. I gdybyśmy porównali taką przykładową z tych 24 tez tomistycznych, na przykład tę, która mówi o tym, że, co jest takim bardzo typowym stwierdzeniem, bardzo typową tezą świętego Tomasza, to, że materia oznaczona ilościowo jest zasadą jednostkowienia bytów złożonych w obrębie gatunku. To jest jedna z 24 tez tomistycznych, ale ona nie jest kanonizowana przez Kościół. Ona nie cieszy się jakimś przywilejem nieomylności, mimo że z racji oddawania w sposób wierny tego, czego uczył na ten temat święty Tomasz, jest, jak powiedział właśnie ten papież Benedykt XV, doktryną preferowaną przez Kościół. To takie krótkie wprowadzenie, jeśli chodzi o aspekt materialny. Natomiast cała książka praktycznie przedstawia tutaj ten aspekt ważniejszy, to znaczy formalny aspekt autorytetu świętego Tomasza z Akwinu. I jest to aspekt na tyle ważny, że ojciec Ramirez dzieli go na dwie części. To znaczy autorytet wewnętrzny i autorytet zewnętrzny. Autorytet wewnętrzny świętego Tomasza wynika bezpośrednio z samej wartości jego dzieł, nauki w nich zawartej, a także z osobistych zalet świętego Tomasza. Podczas gdy autorytet zewnętrzny jest czymś, co zostało świętemu Tomaszowi przypisane z zewnątrz, to znaczy przez kompetentne władze Kościoła, przez papieży, sobory, synody lokalne itd. A co wynika tym razem z obiektywnego faktu zgodności doktryny świętego Tomasza z objawieniem. I właśnie dlatego Kościół może orzekać o tym, że jeden spośród doktorów Kościoła cieszy się szczególną powagą wśród wszystkich nauczycieli, mistrzów filozofii i teologii, ponieważ definiowanie czy określanie zgodności ich nauczania z objawieniem wchodzi w zakres tego, czym magisterium Kościoła zajmuje się właśnie ex professo. Więc tylko najwyższa władza w Kościele jest kompetentna do tego, aby orzekać, czy jakiś teolog, filozof, nauczyciel katolicki powinien cieszyć się większą estymą, większą powagą niż inni, którzy również tym się zajmowali. I wydaje mi się, że bardzo ciekawe jest porównanie tego, co ojciec Ramirez pisze w tej książce, z tym, co w swojej pracy zawarł z kolei nasz polski wielki tomista, ojciec Jacek Woroniecki. Ojciec Jacek Woroniecki, który jest znany właśnie między innymi jako autor takiej krótkiej monografii pod tytułem Katolickość tomizmu. I w tej swojej pracy ojciec Woroniecki ostatecznie sprowadza katolickość, czyli powszechność, bo na to należy zwrócić uwagę, że mówiąc o katolickości tomizmu, mamy na myśli po prostu, że jest to filozofia czy teologia powszechna i co za tym idzie,
jest najbardziej katolicka, ponieważ Kościół katolicki to znaczy Kościół powszechny. I co to znaczy, że na przykład filozofia świętego Tomasza z Akwinu jest filozofią powszechną? To wyjaśnia ojciec Woroniecki, sprowadzając najgłębszą istotę tej filozofii do jej dwóch najważniejszych zalet, czy dwóch najważniejszych jakości, którymi są po pierwsze uniwersalizm tej filozofii. Uniwersalizm, który tutaj należy rozumieć w ten sposób, że po pierwsze święty Tomasz w odróżnieniu od późniejszych filozofów, filozofów epoki nowożytnej, na przykład Kartezjusza, nie uważał, że dla filozofa najważniejsze jest wprowadzenie czegoś nowego, czegoś, czego nikt przed nim wcześniej nie nauczał, a już tym bardziej nie jest dokonanie jakiejś zasadniczej rewolucji w obrębie filozofii czy teologii, ponieważ no, możemy powiedzieć, że dla świętego Tomasza filozofia miała charakter pewnego rodzaju funkcji społecznej. To znaczy możemy sobie to wyobrazić na zasadzie takiej sztafety pokoleń, gdzie każde kolejne pokolenie filozofów poszerza w pewnym zakresie naszą wiedzę na temat rzeczywistości, naszą wiedzę na temat bytu, naszą wiedzę na temat nas samych także. I potem każde kolejne pokolenie filozofów powinno zacząć przede wszystkim od zapoznania się z tym, czego nauczali ich poprzednicy, zweryfikowania tego, a następnie próby posunięcia naprzód, jeżeli możemy tak powiedzieć, naszego poznania rzeczywistości. I tak właśnie ujmuje to święty Tomasz, mówiąc w komentarzu do pierwszej księgi arystotelesowskiego Traktatu o niebie i świecie, że filozofię uprawia się, czy też studiuje się nie po to, żeby wiedzieć, co kto uważał, a tak właśnie wygląda dzisiaj studiowanie historii filozofii, jako pewnego rodzaju po prostu katalogowanie poszczególnych filozofów, szkół filozoficznych, poglądów i teorii, bez prób najmniejszych zagłębienia się w to, ile w tym było prawdy, a ile w tym było po prostu chęci wprowadzenia czegoś nowego do filozofii, tylko po to, żeby zaistnieć jako nowator, jako rewolucjonista i tak dalej, nie licząc się zupełnie z tym, co odkryli, co ustalili wcześniejsi filozofowie. I dokładnie na antypodach takiego nowożytnego sposobu filozofowania jest Arystoteles i jest święty Tomasz z Akwinu. Wystarczy na przykład zajrzeć do Traktatu o duszy Arystotelesa, żeby się zorientować, że mniej więcej 1/3 tego traktatu to jest przegląd tego, co na dany temat uważali wcześniejsi filozofowie, i później Arystoteles ocenia wnioski, do których oni doszli. Te, które były błędne, stara się skorygować, a te, które były jego zdaniem trafne, stara się rozwinąć i przedstawić w sposób jeszcze bardziej precyzyjny. I ten właśnie społeczny charakter, czy wspólnotowy charakter uprawiania filozofii jest jednym ze składników uniwersalizmu filozofii świętego Tomasza. Drugim z nich jest fakt, że dla świętego Tomasza filozofia tak naprawdę jest kontynuacją zdrowego rozsądku. A jest tak dlatego, ponieważ według świętego Tomasza pierwszym przedmiotem, który poznaje ludzki rozum, jest byt. Jest byt nie jako przejawy bytu w naszym poznaniu czy w naszych myślach, to znaczy na przykład stawanie się albo zmiana, tylko byt w ogóle, rozumiany jako wszystko, co jest lub co może być. Czyli mówiąc językiem świętego Tomasza, to, co jest w akcie i to, co jest w możności. I ponieważ takie określenie przedmiotu filozofii jest w zasadzie najszerszym możliwym ujęciem
tego, czym zajmuje się filozofia, nie tracącym jednocześnie dokładności i precyzji sformułowania, z tego właśnie wynika, że nawet w późniejszych czasach, jak w XIX wieku, wielu myślicieli, których byśmy nigdy nie posądzali o to, że sympatyzują z filozofią czy teologią świętego Tomasza, albo w ogóle ze światopoglądem katolickim, czuli się zobowiązani oddać świętemu Tomaszowi należne wyrazy uznania, jak na przykład taki protestancki niemiecki historyk dogmatu Adorf Harnack, albo praktycznie ojciec nowoczesnej psychologii William James z Uniwersytetu w Harvardzie. Oni przyznawali, że jakkolwiek nie podzielali zasadniczych założeń filozofii scholastycznej, mówili o filozofii scholastycznej, tak naprawdę mieli na myśli konkretnie filozofię świętego Tomasza, ponieważ no, święty Tomasz jest z całą pewnością najbardziej znanym przedstawicielem tej szkoły. Mówili, że mimo wszystko najlepszym określeniem filozofii scholastycznej jest stwierdzenie, że to jest, jak to pisał mniej więcej William James, cytuję z pamięci, filozofia scholastyczna jest młodszą siostrą zdrowego rozsądku, której dane było zdobyć wykształcenie uniwersyteckie. I tak właśnie postrzegali filozofię świętego Tomasza i jest w tym sporo prawdy, o tyle, że rzeczywiście filozofia uprawiana w taki sposób, jak to robił święty Tomasz, jest po prostu naukowym rozwinięciem danych pochodzących ze zdrowego rozsądku, to znaczy ze spontanicznego procesu poznawczego, który zachodzi w każdym człowieku zgodnie z naturą jego władz poznawczych. Wydaje mi się, że tak by to wyjaśnił święty Tomasz z Akwinu, bo ostatecznie to właśnie obiektywny charakter naszego poznania, ten obiektywny aspekt, który chyba najlepiej i najtrafniej został przedstawiony właśnie przez Arystotelesa i przez świętego Tomasza z Akwinu, właśnie on jest gwarantem uniwersalnego i obiektywnego charakteru filozofii, którą święty Tomasz reprezentuje. I warto też zwrócić uwagę na to, że mówiąc o szczególnej randze świętego Tomasza, jego dzieł, Sumy Teologicznej, tak naprawdę Kościół ma na myśli nie tylko samego świętego Tomasza jako indywidualną osobę, co widać chociażby w encyklice Eterni Patris papieża Leona XIII. Ogólnie, tak dla zarysowania kontekstu historycznego, tutaj warto wspomnieć, że już w czasach obrad pierwszego Soboru Watykańskiego, czyli w latach 1869 do 1870, wielu spośród ówczesnych ojców soborowych domagało się tego, żeby w obliczu intensywnych ataków ze strony laickiej, ze strony przedstawicieli pozytywizmu, naturalizmu, materializmu i tak dalej, wszystkich ideologii, które były mniej lub bardziej bezpośrednio wymierzone w światopogląd katolicki, wielu z nich domagało się tego, żeby przyjąć w obozie katolickim, w tym, co moglibyśmy nazwać obozem katolickim, jakąś jedną, jednolitą linię umysłową, która umożliwiłaby stworzenie jakiegoś właśnie kontrataku, jeśli tak można powiedzieć, czyli odparcia tych przejawów umysłowości wrogiej wobec światopoglądu katolickiego. I jednym z tych właśnie ojców soborowych był późniejszy papież, Leon XIII, następca Piusa IX, który mniej więcej 10 lat po zamknięciu obrad Soboru opublikował właśnie encyklikę Eterni Patris, w której przedstawiał szczególne zasługi zarówno samego świętego Tomasza,
jak i jego filozofii i teologii, ale też zachęcał do tego, żeby na katolickich uniwersytetach, na uczelniach, w akademiach, seminariach systematycznie przywracano uprawianie filozofii i teologii właśnie w oparciu o dzieła świętego Tomasza z Akwinu, czyli przede wszystkim w oparciu o obie jego wielkie sumy, sumę teologiczną i sumę przeciw poganom. I rzeczywiście ten wielki nurt odrodzenia tomizmu, szkoły neotomistycznej, wydał później wraz z pontyfikatami kolejnych papieży, zwłaszcza świętego Piusa X, a następnie Piusa XI, szereg dokumentów pochodzących zarówno od samych papieży, jak i od poszczególnych kongregacji Stolicy Apostolskiej. Szereg dokumentów, które były przeznaczone dla różnych instytucji kościelnych, różnych stanów w Kościele, które odpowiednio do podmiotu, do którego się kierowały, zalecały posługiwanie się filozofią i teologią świętego Tomasza z Akwinu w nauczaniu tych przedmiotów w Kościele katolickim. Najlepszym przykładem takiego właśnie dokumentu no jest chociażby właśnie wspomniana przeze mnie na początku encyklika papieża Piusa XI Studiorum Ducem, ale też odpowiedni zapis w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku. Dokładnie dwa kanony, z których oba stwierdzają, że profesorowie zajmujący się nauczaniem filozofii i teologii katolickiej mają obowiązek trzymać się doktryny, metod i głównych zasad świętego Tomasza z Akwinu. Oczywiście później pojawiły się kontrowersje dotyczące tego, co to znaczy główne zasady filozofii świętego Tomasza, i w odpowiedzi na te właśnie zastrzeżenia Kongregacja Studiów wydała dokument zawierający słynne 24 tezy tomistyczne. To 24 tezy tomistyczne są zbiorem zasad wyabstrahowanych z dzieł świętego Tomasza, które Kościół przedstawia jako najwierniej odpowiadające temu, co święty Tomasz rzeczywiście nauczał. I można się z nimi zapoznać w polskim przekładzie. To jest książka ojca Edwarda Hugona pod tym właśnie tytułem 24 tezy tomistyczne, którą również bardzo Państwa uwadze polecam. Jeżeli ktoś się interesuje filozofią i teologią świętego Tomasza, to oczywiście lektura, która nie jest łatwa. Niemniej na pewno czytając jakiekolwiek dzieła samego świętego Tomasza, zwłaszcza sumę teologiczną, którą święty Tomasz napisał, jak sam mówi, jako podręcznik dla początkujących adeptów teologii, co się wydaje dzisiaj nieco dziwne, bo obecnie suma teologiczna, jeżeli w ogóle jest czytana w seminariach duchownych, to jest uważana za lekturę zbyt trudną dla studentów teologii. W każdym razie, czytając dzieła świętego Tomasza, zawsze warto pamiętać o tym, że Kościół wypowiedział się w sposób autorytatywny na temat tego, co w filozofii i teologii świętego Tomasza stanowi substancję, czyli istotę, a co stanowi pewne przypadłości, które nie zawsze cieszą się takim samym poważaniem, nie mają takiej samej rangi, jak te właśnie główne elementy doktryny świętego Tomasza. Wreszcie warto też zwrócić uwagę na to, że święty Tomasz w odróżnieniu od innych filozofów, zwłaszcza tych, którzy nam są dzisiaj bardziej znani, ponieważ są nam bliżsi w czasie, rozpatruje filozofię, uprawianie filozofii, czy w ogóle jakąkolwiek działalność intelektualną człowieka także w aspekcie moralnym. I to jest coś, co go bardzo odróżnia, ponieważ
W późniejszych czasach, w czasach pojawienia się wraz z XVI wiekiem, reformacją, później kartezjuszem, nurtu myśli indywidualistycznej. Otóż święty Tomasz stwierdza, że życie umysłowe człowieka, w tym także wszelkie nasze poznanie, czy filozoficzne, czy teologiczne, musi być rządzone przez cnotę. I cnotę moralną, która jak każda cnota moralna, stanowi złoty środek pomiędzy dwiema skrajnościami. I jako dwie skrajności, w tym przypadku, święty Tomasz podaje lenistwo i nadmierną ciekawość. I o ile lenistwo jest oczywiste, ponieważ przejawia się w braku chęci poznania, co jest oczywiście grzechem, ponieważ Bóg po to obdarzył człowieka rozumem, intelektem, wyobraźnią i tak dalej, żeby człowiek poznał najpierw świat, który go otacza, a ostatecznie, aby poznał samego Boga. O tyle z drugiej strony ta nadmierna ciekawość też jest przez świętego Tomasza uważana za grzech, ponieważ święty Tomasz uważał, że poznanie rzeczy czy rzeczywistości nie powinno być celem samym w sobie. Powinno służyć wyższemu celowi, a wiemy, że ostatecznie najwyższym celem ludzkiego życia jest oczywiście Bóg i wieczne zbawienie duszy. Więc no tutaj widzimy, jak ogromna zmiana się dokonała, ponieważ w epoce nowożytnej, w tej rzeczywistości, która trwa do dziś, traktuje się filozofię jako coś praktycznie uprawianego samo dla siebie. Taka sztuka dla sztuki. I można odnieść wrażenie, że większość filozofów uprawia filozofię nawet nie tyle dla zysku, ile po prostu dla własnej pychy, dla własnej intelektualnej satysfakcji, co też święty Tomasz uważał za wadę. Poszukiwanie wiedzy i poznania dla samego poznania. Czyli po to, żeby dać sobie coś w rodzaju przyjemności, moglibyśmy powiedzieć. Święty Tomasz to przedstawia jako porównanie do grzechu obżarstwa, ponieważ zaspokajanie głodu jest czymś naturalnym. Jeżeli jesteśmy głodni, no to jemy. I tak samo jest z poznaniem. Jeżeli czegoś nie wiemy, to chcemy się tego dowiedzieć. I grzechem byłoby zarówno głodzenie się ponad miarę i wyniszczanie swojego organizmu, jak i z drugiej strony grzechem byłoby też nadmierne objadanie się, służące już nie zaspokojeniu głodu, tylko doznawaniu przyjemności podniebienia w oderwaniu całkowicie od potrzeb biologicznych organizmu. I tak samo zdaniem świętego Tomasza jest z wiedzą, z cnotą wiedzy, poznaniem i uprawianiem filozofii, ponieważ z jednej strony nie możemy z tego zrezygnować, gdyż wiele prawd o świecie, o samym człowieku, a także o Bogu jest dostępnych człowiekowi na drodze poznania czysto przyrodzonego. Nie jest przecież tak, że wszystko, co wiemy na przykład o Bogu albo o ludzkiej duszy, to wiemy wyłącznie z objawienia, bo szereg prawd został odkryty jeszcze przed głoszeniem chrześcijaństwa wszystkim narodom. I już część pogańskich filozofów, których najlepszym przykładem jest Arystoteles, doszła do wielu bardzo doniosłych prawd związanych ostatecznie z porządkiem nadprzyrodzonym, jak ta o istnieniu Boga jako pierwszej przyczynie wszystkich rzeczy, ale doszli do tych wniosków za pomocą ściśle naturalnego, przyrodzonego rozumowania. Więc święty Tomasz, stwierdzając, że nasze życie intelektualne czy umysłowe musi być rządzone cnotą, wskazuje na cnotę pilności. To ojciec Woroniecki tłumaczy to na język polski jako pilność. Tłumaczenie jest, powiedziałbym, średnie, bo tak naprawdę w tej cnocie, nie pamiętam już teraz, jak ona się dokładnie nazywa po łacinie, w każdym razie chodzi właśnie o ten złoty środek
pomiędzy lenistwem w zdobywaniu wiedzy, a taką właśnie nieumiarkowaną chęcią poznania dla samego poznania. No jak w tej analogii do jedzenia dla przyjemności, a nie dla zaspokojenia głodu. I wreszcie na koniec chciałbym zamknąć to dzisiejsze spotkanie taką myślą, która mnie się wydała szczególnie istotna. Myślą, którą można znaleźć u jednego z chyba najwybitniejszych, chociaż mało znanych komentatorów świętego Tomasza, mianowicie u teologa dominikańskiego, który się nazywał Jan od świętego Tomasza. I powiedział on bardzo ważną rzecz. Mianowicie powiedział, że broniąc świętego Tomasza, bronimy tak naprawdę czegoś znacznie więcej niż tylko samego świętego Tomasza. I to stwierdzenie właśnie rozumiem w kontekście tego, co można powiedzieć o uniwersalistycznym charakterze filozofii i teologii świętego Tomasza. Ponieważ święty Tomasz nie był nowożytnym filozofem, nie był indywidualistą i jego celem nie było wnieść jak najwięcej samego siebie do swojej filozofii, a wręcz przeciwnie. Przecież moglibyśmy spędzić całe miesiące na lekturze chociażby sumy teologicznej i tak naprawdę nie dowiedzielibyśmy się praktycznie niczego o samej osobie świętego Tomasza. Święty Tomasz o sobie praktycznie w ogóle nie pisze, co wystarczy zestawić z o wiele krótszym dziełem, jakim są wyznania świętego Augustyna, żeby się przekonać, jak ogromna różnica jest między tymi dwoma autorami. Filozofia i teologia świętego Tomasza to jest, nie pamiętam już, kto to stwierdził, ale chyba ojciec Garrigou Lagrange, że święty Tomasz miał do teologii taki stosunek, jak święty Jan Chrzciciel do Chrystusa, który wyraził to tymi słynnymi słowami z Ewangelii: potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. I tak właśnie jest ze świętym Tomaszem. I to widać w jego twórczości, to widać w sposobie, w jaki on pisze, gdzie właściwie osoba świętego Tomasza ustępuje całkowicie na drugi plan, tak aby nie przesłaniać światła, które się wydobywa z prawd wiary, które święty Tomasz objaśnia i które przedstawia. Ale przede wszystkim objaśnia je nie jako swoje własne poglądy, tylko jako swój komentarz do tego, co powiedzieli inni wybitni filozofowie czy teologowie. I właśnie dlatego święty Tomasz stał się nieprześcignionym mistrzem metody scholastycznej. To znaczy metody, której punktem wyjścia jest przedstawienie wypowiedzi różnych autorytetów z przeszłości na dany temat, a po stwierdzeniu ewentualnych sprzeczności w wypowiedziach tych autorytetów, uzyskanie tego, co było samą istotą poglądów, na przykład świętego Pawła w którymś z jego listów, albo świętego Augustyna w traktacie o Państwie Bożym, albo świętego Ambrożego, czy świętego Leona Wielkiego, czy na przykład Piotra Lombarda, autora tego słynnego podręcznika teologii, który przed powstaniem Sumy Teologicznej był w zasadzie takim obowiązującym podręcznikiem teologii w łacińskiej Europie. Święty Tomasz stara się z nich wszystkich, no i z Arystotelesa to oczywiste, stara się z nich wszystkich wydobyć to, co było samą istotą ich poglądów i przedstawić to w taki sposób, aby nie można było tego interpretować w sposób niezgodny z wiarą katolicką. I to z kolei jeszcze lepiej chyba widać w innym typie twórczości uprawianym przez świętego Tomasza, ponieważ suma teologiczna to, jak sama nazwa wskazuje, jest skrót. Skrót najważniejszych opinii na dane tematy. Natomiast takim typem twórczości literackiej średniowiecznej filozofii, który pozwalał na największe rozwinięcie takich spekulatywnych zagadnień, były komentarze pisane do dzieł innych autorów. I jest bardzo ciekawe,
porównanie na przykład komentarzy świętego Alberta Wielkiego, czyli bezpośredniego nauczyciela świętego Tomasza, z komentarzami samego Tomasza. Gdyby sobie ktoś zadał trud porównania sposobu, w jaki oni obaj komentują na przykład metafizykę Arystotelesa, to szybko byśmy zauważyli, że przed Tomaszem, czyli jeszcze u świętego Alberta, ale także u całego mnóstwa innych scholastycznych filozofów i teologów, komentowanie czyjegoś tekstu, na przykład w tym przypadku tekstu Arystotelesa, było traktowane po prostu jako okazja do przedstawiania swoich własnych opinii. Czyli jeżeli tylko w tekście Arystotelesa pojawia się jakieś zagadnienie, to w zasadzie autor komentarza porzuca tekst Arystotelesa i na kanwie tego pojęcia czy tego sformułowania tworzy dygresję, w której przedstawia to, co on sam uważa. Ale ostatecznie tych dygresji jest tyle, że większość objętości takiego komentarza to są dygresje samego autora, natomiast Arystotelesa, który miał być komentowany, jest tam niewiele. Z kolei święty Tomasz robi coś dokładnie odwrotnego. To znaczy, komentując Arystotelesa chociażby, ale to samo można powiedzieć o innych tekstach, które święty Tomasz komentował, a zatem przede wszystkim o tekście Pisma Świętego, widać, że jemu chodzi przede wszystkim o wydobycie tego, co w samym tekście jest najważniejsze. Więc tam nie ma zbyt wielu dygresji na temat tego, co sam Tomasz uważał, tylko stara się przedstawić, co dany autor rzeczywiście chciał powiedzieć. I nawet jeżeli święty Tomasz się z nim nie zgadza, to bardzo często wyraża to w sposób bardzo krótki, zwięzły i bardzo delikatny, na ogół odsyłając do jakiegoś innego swojego dzieła, w którym omawia to obszerniej. Natomiast nie jest nigdzie tak, że jak to było wcześniej w powszechnym zwyczaju, święty Tomasz na przykład w komentarzu do tego czy innego traktatu Arystotelesa wdaje się z nim w jakąś bezpośrednią polemikę i przez połowę objętości tego komentarza przedstawia swoje własne interpretacje i tłumaczy, dlaczego ktoś nie ma racji, bo tak święty Tomasz nigdy nie robi. Więc wracając na koniec do tego, co powiedziałem, do tego cytatu Jana od świętego Tomasza, że broniąc świętego Tomasza, tak naprawdę bronimy czegoś znacznie więcej niż samego świętego Tomasza. Otóż właśnie dlatego, że święty Tomasz, jak pisze papież Leon XIII, jest takim morzem, do którego spływają wszystkie rzeki płynące ze źródeł poszczególnych ojców i doktorów Kościoła. Bo właśnie dzięki swoim osobistym zaletom, dzięki swoim cnotom, dzięki swojej świętości przede wszystkim, święty Tomasz zdołał zebrać wszystko, co wcześniejsi autorzy napisali, co ustalili, do jakich wniosków i konkluzji potrafili dojść, a następnie zdołał przedstawić to w formie jednolitej, spójnej syntezy, w której każdy wniosek wynika ze ściśle określonych przesłanek i poszczególne rozumowania są prowadzone w sposób zgodny z wymaganiami logiki. I myślę, że tym stwierdzeniem chciałbym zakończyć to, co miałem dzisiaj do powiedzenia. Pewnie gdyby ktoś z Państwa miał jakieś pytania, to jeszcze mamy chwilę czasu, żeby na nie odpowiedzieć. Nie jest błędna podstawa.
Szczerze mówiąc, nie do końca podzielam przekonanie, że wszystkie dzieła świętego Tomasza są łatwe w odbiorze. Dla mnie przynajmniej nie są, z tego względu, że przede wszystkim, żeby czytać i rozumieć świętego Tomasza, trzeba się najpierw przedrzeć przez pewną barierę, którą stanowi cały aparat pojęciowy filozofii scholastycznej, którą święty Tomasz nie stworzył, tylko odziedziczył po wcześniejszych filozofach i teologach, ale której używa jako swojego własnego narzędzia. Więc wszędzie tam, gdzie pojawiają się pojęcia typu substancja, istota, możność, akt i to jeszcze możność dzieli się na czynną, bierną i tak dalej, a święty Tomasz wszystkimi tymi pojęciami żongluje jak wprawny profesjonalista, ale dla czytelnika, który nie ma odpowiedniego wprowadzenia umysłowego w ten typ czy tę metodę scholastyczną uprawiania filozofii, moim zdaniem, to może być pewna trudność, którą na początku przynajmniej po prostu trzeba pokonać. I też trzeba pamiętać, że czym innym jest czytanie przekładu, a czym innym jest czytanie oryginału. Bo bardzo często jest tak, że jakiś termin czy jakieś pojęcie u świętego Tomasza występuje jako jeden wyraz, ale ma różne znaczenia w zależności od tego, w jakim miejscu święty Tomasz go używa. Natomiast tłumacz, przekładając taki tekst na przykład na język polski, musi już zdecydować, bo być może w języku docelowym nie da się tych wszystkich odmiennych znaczeń wyrazić jednym słowem, tak jak da się to zrobić w języku łacińskim. I wtedy kwestią umiejętności tłumacza jest to, czy będzie zdolny przekazać. No, na ogół to się robi dzisiaj po prostu w przypisach do tekstu głównego. Czy będzie zdolny przekazać to, o co chodzi tam konkretnie świętemu Tomaszowi, ale pamiętając, że u świętego Tomasza to jest to samo słowo. Na przykład po łacinie słowo potencja może znaczyć zarówno możność, jak i władza, albo zdolność. Więc jeżeli mówimy na przykład, że Bóg jest aktem czystym, to nie możemy przypisać mu możności, prawda? Bo wiemy, że akt i możność dzielą byt w taki sposób, że wszystko cokolwiek jest, jest albo aktem czystym, czyli Bogiem, albo z konieczności składa się z aktu i możności. Ale tymczasem, gdybyśmy się przyjrzeli traktatowi o Trójcy Świętej w pierwszej części Sumy Teologicznej, to znajdziemy tam całe mnóstwo miejsc, gdzie święty Tomasz orzeka możność o Bogu. To znaczy możność, potencja po łacinie, z tym, że wtedy ten termin ma inne znaczenie i wtedy chodzi o możność w znaczeniu czynnej zdolności do czegoś, co się często tłumaczy jako władza. Tak jest kwestie dyskutowane o władzy, czy o mocy Bożej. Tak, w języku polskim to takim tytułem zostało opatrzone. O mocy Bożej, ale po łacinie to jest potencja Dei. Więc wszystko zależy od tego, z jakim, po pierwsze, od tego, z jakim tłumaczeniem mamy do czynienia, a po drugie od tego, na ile jesteśmy wprawni w czytaniu tekstów właśnie, które powstały w epoce bardzo odległej od nas, bo w XIII wieku. Więc jeżeli ktoś jest już zapoznany do jakiegoś stopnia, na przykład pan ma wprawę w czytaniu tekstów średniowiecznej teologii, to wtedy może się panu wydawać, że to jest łatwe. Ale dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie miał z tym styczności i po prostu zetknie się na przykład z taką książką, z której dowie się, że spośród wszystkich doktorów i ojców Kościoła jest jeden, który ma szczególny autorytet i będzie chciał się zapoznać z jego dziełami, no to na początku może się spotkać z pewną trudnością. Zresztą o tym też świadczy to, jak dużo jest błędów i nieporozumień w tym dotychczas jedynym pełnym przekładzie Sumy Teologicznej, w tym wydaniu Ośrodka
Veritas w Londynie, gdzie często można zauważyć, oczywiście tam większość tekstu jest bardzo dobra, ale często się też zdarza, że widać, że tłumacz bardziej parafrazuje świętego Tomasza, niż dokładnie tłumaczy to, co on sam napisał. Taka jest moja odpowiedź na pańskie pytanie. Natomiast jeśli chodzi o to, czy tomiści nie popełniają błędu, mówiąc zbyt dużo o świętym Tomaszu i czy to nie jest wbrew jego własnej, powiedzmy, osobowości, pewnie tak. Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że w takim ogólnym nurcie, wszędzie tam, gdzie się mówi o filozofii katolickiej, no to dominuje nie tomizm, tylko personalizm chrześcijański, i też inne nurty opierające się na egzystencjalizmie, na fenomenologii i tak dalej. A Tomasza przedstawia się nader często jako po prostu taką ciekawostkę historyczną. Był kiedyś taki teolog w XIII wieku, nazywał się Święty Tomasz i on stworzył wielkie dzieła, sumę teologiczną, sumę przeciwpoganą, ale to było dawno temu i wraz z postępem nauki rzekomo miałoby stracić na aktualności. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że mimo wszystko, może by to się świętemu Tomaszowi nie podobało, że jest w centrum czyjejś uwagi, ale mimo wszystko warto, ponieważ jak mówił, a właściwie pisał papież Pius XI, wartość filozofii, teologii świętego Tomasza jest jak wartość złota, ponieważ jak rdza nie ima się złota, tak wszelkie herezje, które powstają na przestrzeni wieków, nie imają się filozofii świętego Tomasza, to znaczy rozbijają się o nią jak o skały. No i dlatego, jak to słusznie zdiagnozował wielki papież święty Pius X, nie byłoby takich problemów, takiego kryzysu modernistycznego, jaki rozkwitł właśnie za jego pontyfikatu, gdyby ówcześni uczeni, filozofowie, ale także teologowie, wzięli sobie do serca napomnienia wcześniejszych papieży, no, zwłaszcza papieża Leona XIII w encyklice Eterni Patris o tym, że prawdziwe odrodzenie filozofii katolickiej, czy w ogóle katolickiego życia umysłowego, powinno się opierać właśnie na solidnym fundamencie realistycznej i uniwersalistycznej filozofii świętego Tomasza, a nie na chwilowych modach, tendencjach czy prądach umysłowych tej czy innej epoki. No i wydaje mi się, że późniejsze dzieje XX wieku pokazują, że tamci papieże zdecydowanie mieli rację, no bo widzimy, że dzisiaj stan jest taki, że tak naprawdę Kościół nie ma własnej filozofii. W obecnie obowiązującym kodeksie prawa kanonicznego nie ma ani słowa o tym, że profesorowie seminariów duchownych albo uczelni katolickich mają obowiązek prowadzić wykłady z filozofii czy z teologii w oparciu o metodę, zasady i główne pryncypia tego czy innego filozofa katolickiego, czy nawet w ogóle jakiejś szkoły myśli katolickiej. Nie, jest po prostu... Zdaje się, że magisterium Kościoła całkowicie straciło zainteresowanie tego typu zagadnieniami, skupiając się po prostu na kwestiach duszpasterskich. No ale jak to często bywa, kiedy się przestaje uprawiać jakąś rolę, no to zaczynają na niej wyrastać chwasty. No i tak właśnie się dzieje, obecnie. Kiedy mamy na przykład, to wiem co prawda tylko ze słyszenia, że na jakichś sympozjach organizowanych przez którąś kongregację w Rzymie przedstawia się nawet próby łączenia genderyzmu z filozofią chrześcijańską i jak się wydaje, nie ma z tym większej trudności. No bo jeśli się przyjmie, że każdy człowiek jest nie bytem złożonym z substancji i przypadłości, albo materii i formy, tylko każdy człowiek jest tym, za kogo się uważa, albo jak się postrzega, czy jak się definiuje, no to wtedy każdy z nas jest prawdą sam dla siebie. No i jak tutaj można narzucić komuś jakikolwiek punkt widzenia, na przykład
punkt widzenia zawarty w zasadach filozofii świętego Tomasza. No oczywiście wtedy nie można, ale to jest kapitulacja wobec herezji, zgodnie z którą nie istnieje obiektywna prawda. A jeżeli nie istnieje obiektywna prawda, no to cały ten dorobek już nie tylko świętego Tomasza, ale praktycznie 2000 lat chrześcijańskiej filozofii, to jest nic nie warte. To jest po prostu strata czasu, bo oni wszyscy mówili tylko o tym, co sami w danym momencie rozwoju ludzkiej świadomości uważali, ale nas to w żaden sposób nie wiąże. Jak widać, święty Tomasz miał zupełnie inne zdanie, bo wystarczy zajrzeć do jego dzieł, żeby się przekonać, że wypowiedzi wcześniejszych filozofów czy teologów postrzeganych jako autorytety były dla niego bardzo wiążące. I nawet tam, gdzie się z nimi nie zgadzał, to starał się interpretować w taki sposób, żeby usprawiedliwić nie błąd, który mógł się znaleźć u takiego czy innego filozofa, ale żeby usprawiedliwić samego autora. Na przykład często usprawiedliwia Tomasz swojego mistrza Arystotelesa, tam gdzie Arystoteles jego zdaniem błądzi, mówiąc, że Arystoteles nie uważałby tak, gdyby dane było mu poznać Boże objawienie, zawarte w Biblii chociażby. Więc z tego punktu widzenia no myślę, że widzimy dość jasno, jak z jednej strony jak wielki, chciałem powiedzieć przewrót, ale raczej jak wielki upadek się dokonał w rozumieniu naszego życia umysłowego i postępu nauk, wiedzy, uprawiania filozofii, a z drugiej strony jaką rzeczywiście obiektywną wartość i co za tym idzie nieprzemijalną wartość posiada filozofia świętego Tomasza, ale nie dlatego, że jest filozofią tego konkretnie człowieka, bo to nie jemu osobiście filozofia świętego Tomasza zawdzięcza swoją najgłębszą wartość, ale temu, że to jest filozofia realistyczna, czyli każe nam poznać rzecz taką, jaka ona jest sama w sobie, a nie tylko taką, jaką się nam jawi. To znaczy każe nam podporządkować nasz intelekt rzeczy i to właśnie dla filozofów nowożytnych od Kartezjusza było kamieniem obrazy. No bo jak to ja jako człowiek mam podporządkować mój intelekt na przykład drzewu albo kamieniowi, który poznaję? Wydaje się, że dla nich to jest wręcz bariera nie do przejścia. Natomiast dla Arystotelesa i dla świętego Tomasza doskonałość intelektu ludzkiego właśnie na tym polega, że może stać się w pewien sposób wszystkim, przyjmując w siebie wszystkie formy poznawcze. No ale właśnie dzięki temu, że to nasz intelekt dostosowuje się do rzeczy, którą poznaje, odgrywając taką rolę czysto receptywną. To znaczy przyjmując z poznawanego przedmiotu to, co może aktualnie zostać przez niego poznane, ale nie tworząc przedmiotu poznania, tylko przyjmując go jako gotowy z zewnątrz. Dokładnie tak samo jak na przykład oko postrzega barwy, albo ucho przyjmuje dźwięki. Nie tworzy ich, ale przyjmuje i odbiera i dalej przetwarza, formując w umyśle wyobrażenie danego przedmiotu. I właśnie dzięki tej obiektywnej teorii poznania, którą reprezentował święty Tomasz w ślad za Arystotelesem, jego filozofia również jest filozofią obiektywistyczną. I co za tym idzie, już teraz nie pamiętam, który papież to powiedział, wydaje mi się, że był to Pius XI. Powiedział mianowicie, że wartość doktryny świętego Tomasza nigdy nie może zmaleć, bo najpierw musiałaby zmaleć wartość samych rzeczy, to znaczy samych bytów, które poznajemy. Myślę, że na tym zakończyłbym już ostatecznie to wystąpienie. Bardzo dziękuję za uwagę. Amen.